Omawiając małżeństwo, warto wspomnieć również o pewnej furtce, która otwiera się w sytuacji małżeństwa międzyobrządkowego, czyli małżeństwa grekokatolika z rzymokatoliczką lub rzymokatolika z grekokatoliczką. Otóż grekokatolik zawsze pozostaje grekokatolikiem. Tutaj nie ma jakiejś możliwości wyboru. Ale rzymokatoliczka, która bierze ślub z grekokatolikiem, może zostać Grekokatoliczką. I Grekokatoliczka, która bierze ślub z Rzymokatolikiem, wówczas furtka jest otwarta dla obu stron, ona może zostać Rzymokatoliczką lub jej małżonek może zostać Grekokatolikiem.